Hejka moi drodzy, z tej strony DSEO, witam was w kolejnym odcinku w naszym customie The Tomb Raider The Secret Emerald. Moi drodzy, musimy zdobyć ten klucz i tamte sekrety przede wszystkim. To jest mój priorytet. No ale co, nie udało mi się tego dokonać w poprzednim odcinku, bo czas nas już gonił, mieliśmy dość dużo na liczniku. No ale jedyne co tak sobie w trakcie montowania, na co zwróciłam uwagę, no to przecież otworzyliśmy taką kratkę tutaj niedaleko. A więc może tam znajdziemy rozwiązanie tego, tej całej naszej, że tak powiem tutaj, mozolnej, że tak powiem pracy. O tu chyba, tak? Tak, no. Niezłe, ja to tak zareagowałam w poprzednim odcinku, jak zobaczyłam te dziwne... Nie no, prosto słuchajcie, w paszczę. No i co? Zdechu? No i co? O! W sumie na nich to zwykła mogłaby być. On coś zostawił? Zostawił czy nie? Nie. Okej. Coś tu jest? Leży? Coś leżało. Coś podniosłam, nie wiem, chyba apteczka, tak mi się wydaje. Oho. Oho, widzę te przesuwania, okej. Tam u góry? Nie wiem, czy u góry też nie. Dobra, najpierw to wysuń. Nie nalałam sobie, słuchajcie, przed nagraniem coli. A, mi się pić chce. ASMR zrobimy. Chwilę. Kocham ten strój. Niech będzie w nim jak najdłużej. Jest śliczny. Piękny. O, czekaj. Nie. Słyszę znowu jakieś waha... O mój Boże. Piękna nutka. Tylko wiecie, co jest najgorsze, że nutka piękna, a ja to spierniczę i będzie koniec. Będzie po nutce. Okej. Okay. A, jeszcze wiatrak jest u góry. Znaczy na dole. A czy... Wiecie, czy to działa jak w trójeczce, czyli że to mnie tu w tym miejscu nie tyka? To działa jak w trójeczce. Okej. Okay. A inne manki, dobra. Dobra, jesteśmy na razie na, że tak powiem, w dobrym miejscu, ale ja się już nie odzywam, bo to jest piękna nutka. Delektujmy się tym. Do momentu, aż nie schrzanie. No i to taki właśnie Londyn. I to jest właśnie taki Londyn. Kocham po prostu. No i teraz co mam wiedzieć? W którym momencie mam skoczyć? Dobra, jest ok. Jakoś się udało, ale to było chyba na czuje. Bardziej. Czyżby udało mi się przetrzymać, słuchajcie, całą nutę? Czyżby? To było fenomenalne. Pewnie wyłączę ten wiatrak pewnie teraz, co? Jo. Co teraz? O! I bez sensu, i się skończyło. No to lipa!
Bo tutaj coś będzie? Nie. Nie ma nic za tym wiatrakiem, nie ma. Za tamtym może coś będzie. No jest przejście, ale to chyba powrotne, bo widzę, że raczej nie byłoby innego sposobu na powrót. Taka piękna muzyczka, ale to widzicie? Dałam radę do samego końca, dopóki aż gra nie zdecydowała, że zakańcza już tą nutkę. Ale szkoda. Uhuhu. Może nie chciałabym, że w końcu wychodźmy na zwykłą broń, bo... Aha, dobra. Po prostu, tak po prostu musimy się najzwyczajniej w świecie wrócić tędy. Tu. Krokodyl jest ubity. I tam nam się takie podwyższyło, ale w której to było sali? Chyba teraz musimy do tej głównej się tutaj wrócić, tak? Poczekaj. Niech se to przepłynie. Nie ma się co spieszyć. To było chyba tu, tak? Tu się to podwyższyło? Gdzie to jest? Tutaj. Ja. A to będą chyba te szczurki, których nie udało mi się... Serio. Dobra. Mamy to raz. Mamy dwa. I mamy to... Tamy co się w ogóle jeszcze jest. Nie wiem, czy wy to widzicie. Okej. Okay. No i pięknie zatrzymało się. Ale jeszcze tutaj coś jest. Ewidentnie. Nie wiem, czy tam... Czy jakiś sekrecik. Chociaż sekret na pewno będzie tam za tymi wiatrakami. A może to wyłączy te sekrety? Hej. Co wy o tym myślicie? Zaraz się wszystkiego dowiemy, moi kochani. Może ten drugi przycisk był do tych drugich wiatraków? No niewykluczone. Gdzie to było? Tędy, nie? Tak. Chyba tu. Tędy? Tędy. Tu powinien być ten wiatrak. Ja. I tam do dziurki jeszcze pójdziemy sobie do tych wiatraków innych, które mają i skrywają sobie na bank sekret. Chciałam tu trochę szczytować, ale sami widzieliście, że się nie dało. Mam na tyle apteczek, że mogłabym sobie na to pozwolić, tak? Ale gra mimo wszystko jakby no nie przepuściła mnie przed takim strasznym cheatem z lasu. Dobrze, czyli mamy tak, mamy już dwa klucze. Dungeon key, dungeon key. Wszystkie są tutaj dungeon key. Tamten wcześniejszy jeden taki, pamiętacie, do pojedynczych drzwi też był dungeon key. Wszystkie są dzisiaj dungeon key. No i pięknie, mówiłam. Aha, ona po prostu sobie przez to przychodzi. No, odpal. No i pięknie, i mamy to. I mamy wszystkie sekrety na ten level w ogóle, chciałam wam powiedzieć. Zaraz wam to pokażę. Pięknie. Jo. Mamy. Jezu, ja naprawdę lubię marnotrawić te flary. Ile ich mam? 80. Nie jest źle. Nie jest, kochani, źle.
Teraz jakoś trzeba stąd wejść. Nie wiem, którędy... Tu jest wyjście. Dobra, najlepiej by było w ogóle właśnie wskoczyć w stronę wyjścia. Kurde. No, to nie było dobre. To nie było w ogóle dobre rozwiązanie. Muszę gdzieś tak po środku stać. Hej, hej, hej! Szybko! Boże. Fart. Powiem wam, tylko tyle fart. To my teoretycznie musimy się teraz po prostu wrócić do samego początku tego levelu. Do tych po prostu kluczyków. No, no to lecimy sobie. Cały czas chyba wodą, prawda? No, ale... Wodą mi tutaj wyjść. Daleko, bo to chyba tu? Tak. Czekajcie. Tu ja bym chciała... Właśnie. Na drugą stronę. Nie na dół do wody, tylko na drugą stronę i za tą szybkę i tam w dół, po tych schodkach. A tutaj w tych drzwiach to ja byłam? Nie. To jest jakaś woda. Nie, ja stamtąd wyszłam. Dobra, to był taki skrót. Okej, już kojarzę. Dobra, wkładamy nasze dungeon keye. Muszę sobie jakąś broń przygotować. No na pewno ktoś będzie. W ogóle tak, dawno nie strzelaliśmy w sumie... 649, proszę, proszę was. Musimy trochę pomarnować tą amunicję, tą broń. Gdzie tu co? Aha. Czyli postrzelałam sobie do... Co to jest w ogóle? Jakieś takie urządzenie. Trzeba będzie podnieść coś tu, ale ja tutaj nic... A kluczyk... A, bo tam jest też takie jeszcze miejsce z pojedynczym kluczykiem. Tu coś tak jest? No nie, tylko tu widzę. A tego się nie da pociągnąć? Chyba, że to podpalić trzeba będzie? No dobra. To czołgamy się. O! Jeszcze coś? Nie. O, dwa ubite. Nie ma tak zęba 5 zabić szczurki. Okej. Coś mi tu wyskoczy? Oczywiście, że tak. Gin. Zostawiłeś coś? Zostawiłeś. Naboje do shotguna. A to jest jakieś inne pomieszczenie? Czy to jest to samo? No, to jest inne pomieszczenie. Ale to też jest właśnie takie... Tutaj... Nie, to jest to samo pomieszczenie. A, ale tutaj mi się drzwi otworzyły. W porządku, kumam. I co tutaj jest? To jest tylko pływane. Okej, jest... Pytanie, czy tu będzie jakiś krokuś, czy nie będzie.
Nie no, słyszę. Słyszę. To jest taki specyficzny dźwięk. No, widzę go. Chodź, chodź. Uciapała mnie Franca. Pięknie. Pytanie na lewo, na prawo, czy to jest bez znaczenia, płyniemy w to samo miejsce, w to samo mańkę, nie wiem, tu jest jakieś przejście, a tu jest zamknięte, dobra, a tutaj? Nie ma nic, dobra, to tu jest zamknięta kratka, w porządku. O kuźwa, ale to chyba mi powinno wystarczyć powietrze. Dobrze. No i mamy przycisk. Weź przygotuj sobie może tą. O. Okej. A co to jest u góry? O! Ona tu wejdzie? Nie. Ale widzicie, może jaki powrót to będzie. Zostawiłeś coś? Ho, ho. Ej, ale... A, bo tu można zjechać, dobra. W porządku. Tam się otworzyło, już widzę. Przestaniecie się polić. Aha. Aha, zdesynchronizowały się. Dobra. Bardzo często się spotykam z tym w customie, że one się dezynchronizują, ale na szczęście można te zloadować. No już posłuchajcie, patrz jak czeka z pałą. Już czeka na mnie z pałą. No. Jeden z pałą, drugi z dzidą. Ale mnie zdzieliła Franca i to jeszcze... Uff, chłopie. Tutaj chyba sobie nie odskoczymy do tyłu raczej. Dobra. Zapisz. Czy to jest tutaj? No to ja tędy wys... to my teraz musimy wrócić tą wodzią, tak? No chyba tak. Bo tam się zjeżdżało i w zasadzie to nie było innego powrotu. Okej, kumam. Jeszcze ta kratka, pytanie, czy ona się nam otworzyła, bo ja nawet nie zwróciłam uwagi, czy pokazali nam coś otworzyło? Mam nadzieję, że tak. Nie, ta kratka jest zamknięta.
to nam tego gościa pokazywało z pałą. Może tam się coś zrobiło. Tam się może, tam się chyba drzwi otworzyły, tak? Bo były jeszcze takie u góry, okej. Okay. O, hej, hej. Dawaj tutaj, co, jeżeli coś masz. Nie masz nic. Kurde, rzęsa mi chyba wpadła do oka. Ja pierdzielę. Ała, ale boli. Chyba mam to. Boże, nie mam tego. Ała. O Jezu. Czekajcie chwilę. Ała. Jezus, no masakra. Nie, no nie chcę robić cięcia, dajcie spokój. Ała. Ty łazisz. Nic, trudno. No i a gdzieś tutaj to się... Aha, tu. Ale ona tu no, wejdzie, bo jest takie podwyższenie. Ała. A, to na was to nie, no bo nie przesadzajmy. Patrzcie, wszystko... Ja tak naprawdę widzę, że każda broń jest, powiem wam szczerze, dobra. Tylko trzeba być bardzo, bardzo bliskiej odległości. Weź sobie może małą apteczkę. Ona od razu mu tą tarczę zbiła. Widzieliście to? Okej. Okay. Panowie padli jednocześnie. Zostawiliście coś. Wiecie co? Jeszcze żaden nic nie zostawił. W ogóle to są takie dziwne symbole. Ale to nie oznacza, że nie zostawi nigdy żaden. Czy tamten klocek się przesuwa? Zaraz sprawdzę. Tu nie ma nic. Czy to się przesuwa? No ale gdzie bym miała to przesunąć? Aha, dobra, dźwignia tam jest. Dobra, już kumam. Już kumam. Dwa ciągnięcia. Raz i dwa będzie. No i co się otworzyło? No ewidentnie... Aha, tutaj. Tak, bo tu jest jeszcze jeden przycisk był za tą kratką. Od przycisku do przycisku, pamiętajcie. No i teraz pytanie, czy otworzyła się ta kratka w wodzie tam? Tutaj, a tu co jest? O, to jest to samo. Dobra. Bo tam w wodzie była krateczka, kojarzycie, nie? Jeszcze ktoś? Już na razie sobie darujmy. O, zrobiłeś? Nie. Dobra, ale to gdzie powinnam? Tutaj, tędy? Nie. Gdzie była ta wodzia? No tutaj na pewno nie. Skąd ja przyszła? Tu jest ta woda. Tak? Jo. I tu się płynęło. Mhm, tak. Zobaczymy. Mam nadzieję, że to nie była żadna czasóweczka. Nie sprawdziłam tego nawet. Aczkolwiek nawet jakby się nie dało jej odciągnąć tego przycisku. To i tak to nic nie znaczy, bo już się z tym spotkaliśmy, no właśnie. A to jest tylko dźwignia. Dobra. Mhm.
to będziemy mieć klucz. Klucz. Bardzo, bardzo dobrze. No. Bier i lecimy od razu użyć tego klucza. Gdzie to było? Tu po schodkach. No. Proszę bardzo. No. Dobra. Oj, koniec. Ale patrzcie, nie ma podsumowania. Nie ma podsumowania dotyczących sekretu, więc to jest nie wszystko. Jak się nazywa ten level? A, i znowu wróciliśmy do The Night Castle. Jak wy stoimy z czasem? 26 minut, no to spokojnie możemy jeszcze to machnąć. Myślę na spokojnie. Hu, 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 hu. Pytanie, czy my tu wskakujemy od razu do wody? No ja bym obstawiała, że raczej od razu do wody. Ja chciałam ładnie na główkę, a nie... Wow. To było ostre. No ubij go. A ten drugi? Ten drugi jest tutaj, ale ona go... Tam coś leży w ogóle. Artefakt. Jesus, ale tylko... Serio? No i co? Ej, ale gdzie on jest? On się tu cały czas baczy, czy jak to wygląda? No co jest? Nie mogę chłopa do... Nie mogę gościa dojechać. Ale mnie wozi. A są już tutaj, jest dwóch, dobra. Dobra, mamy jedną rzecz. Tu jest jakiś symbol zaś. O, jest jakieś wpłynięcie. Pytanie, czy ja chcę od razu tu wpłynąć? Pokaż to. Nie wiem, czy mi wystarczy powietrza. Pytanie, czy ja tu chcę? No nie wiem, zobaczymy. No to o co chodzi? Nie da się tam nigdzie, chyba, na razie. Może tam jest zamknięte? Możesz skręcać jak należy. Dobra, bo ja tędy płynęłam. Może po tej drabince bym tam spróbowała. Z tego takiego, wiecie, gzymsu. No nie, nic więcej tutaj takiego nie ma, oprócz tamtej szpary. My się tam zaraz udamy, dobra. Będę tam kombinować, ale póki nie wiem co, to ja bym się może przeszła tutaj na tą drabinkę. O, oczywiście. Bo po co?
Zostawiłeś coś dla mnie? Nie, ale jest tutaj apteczka, więc jest dobrze. Czy jest tu coś do przesuwania? Cholera jasna. O, jakiś kostek tutaj. No bo jeżeli, wiecie, nie mamy podsumowania... O kurde, łapkowane. Sekretowego. Aha, tutaj jeszcze można. Można iść dalej albo w dół. No to chodźmy w dół na razie. Chyba 66 to miało być, tak? Pamiętacie, czy nie? Chyba 66. Nie jestem pewna. Jeszcze tam na samą górę można wejść, tylko teraz to ja już nie wiem, jak ja tam wejdę. O! Może to będzie sekret. Jak myślicie? Nie ma sekretu. To nie jest sekret. 65 jest nadal. Więc Lipton. Szkoda. Tu to wpłynięcie mnie mierzi. Może tam coś być. Boże, naprawdę nie ma tutaj tego wejścia. No. Ale powiem wam naprawdę. Niektóre sekrety... Niektóre po prostu były, leżały pod nogami. Ale za niektóre to tyle krwi przelanej. Tyle krwi przelanej. No jestem ciekawa, gdzie my teraz dojdziemy. Mam nadzieję, że pokażę. Jakaś klapa. No i pytanie, czy tam była jakaś właśnie klapa, cholera jasna, gdzie była ta drabinka. Bo powiem wam szczerze, że tam nie było gdzie odskoczyć. W tym jest problem. Może ta takie szare u góry to była klapa. Po prostu. Spróbujemy teraz tam popłynąć. No bo albo tu, albo na samą górę. Tylko na dobrą sprawę na samą górę to za bardzo... To za bardzo na razie nie mam jak. Spróbujemy tą drabinką. A jeszcze? Tak, jest tam klapa. Widziałam. No to jesteśmy, słuchajcie, w domu. Tutaj to już chyba będzie odskoczenie do tyłu. Tak mi się wydaje. Ja. Słyszę, jak ktoś tupta? Czy mi się wydaje? Chyba mi się wydaje. Kojarzycie, gdzie to było? Gdzieś tutaj chyba. Ej! Tak można? Opatrzcie. Opatrzcie, a tam dookoła? Nie. A cóż to jest? Pokaż mi to. Ale to dobrze wiedzieć, czy mamy... A, tu możemy sobie w ten sposób wrócić. No dobra, ale czy my... Dobra, poczekajcie. One moment. Tutaj moglibyśmy wrócić, ok, ale my tu chyba gdzieś przecież mamy kratkę otworzoną, tylko ja się tak nie rozglądałam za bardzo. Gdzieś ona tutaj była? Momencik. Ja nie widzę tutaj żadnej kratki. Ej, no to chyba nie tutaj. No to chyba musiałam tam wskoczyć. Nie, no nie widzę tutaj nic. Jeszcze raz. Może przy zamku? Bo ja się cały czas na obrzeżach rozglądam. Wiecie, o co chodzi. Ale patrzcie, no ja nic nie widzę.
Ale to było ewidentnie tak przy brzegu, przy wodzie. Tu nie. A tu? No ludzie, nie ma nigdzie tego. Zaraz w ogóle... Jest, dobra. Będzie tu coś? Będzie. O, zostawiłeś przynajmniej flary. Coś pożytecznego. Co my tu mamy? A ta gwiazdka. No tak, bo my przecież ten artefakt teoretycznie musimy przecież połączyć z gwiazdką. No dobra, ma to sens. No dobra. To teraz w takim razie tą drabinką byśmy polecieli do góry. No i tam wspinali się coraz wyżej i wyżej, tylko to trzeba sobie ze sobą po prostu połączyć. No nie, no z desertem to na pewno nie. Mamy to. Castle symbol. Castle. Castles in the sky, tell me why. Tell me why. Castles in the sky. No, takie rzeczy, słuchajcie. Aż mi się przypomniała fajna nutka. Muszę sobie to chyba puścić dzisiaj. Czy dzisiaj to sobie chyba nie puszczę, bo już jest pierwsza w nocy. No, takie rzeczy. Takie rzeczy. Czy no dzisiaj sobie w sumie puszczę. Jak się wyśpię. Teraz zobaczymy, jak stoimy czasowo. Pokazać. Muszę się skupić, fokus 37. No dobra, zobaczę tylko, co się stanie, jak to włożymy i w ogóle, czy to jest w ogóle tam na samej górze do wsadzenia, bo niewykluczone, że tak i niewykluczone, że nie. Wsadzimy to sobie. Ej. Aha, bo to tak trzeba było, tak? No dobra. Pojaniło mi się. Cały czas słyszę, jak ktoś mi tupta. Może tam na samej górze ktoś tupta. Tak też może być. Jak ktoś mi tam tupta i będzie zaraz we mnie napieprzał, tak to zrobię. Oczywiście. Panie tuptaczu. Gin. No i pięknie mi zostawiłeś. I tu jest do wsadzenia. Słuchajcie, czy my to kończymy? Czy my to kończymy, czy nie kończymy? Dajcie znać. Aha, nie kończymy. No dobra, to tylko i wyłącznie na waszą odpowiedzialność to będzie tak długi odcinek. Ho, ho, ho. Widzę tam panów. Ile mam Zuzi? 188. To chyba tak nie ma być. Nie. Która to jest broń taka szybka? To jest szybkie. Dobra, no to co? Jeszcze to z tym polecimy, czy nie? Hu, 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 panowie. Mam dużo apteczek, więc... No i wszyscy zlecieli z koni. W sumie to o to chodziło, nie? Po sprawie? Zostawiłeś coś?
Ten nie zostawił nic. Pewnie żaden nic nie zostawił. O, o proszę bardzo, zostawili. No dobra, ładnie nam to w miarę szybko poszło. Jeszcze się tu tylko rozejrzę. O, apteczka jedna. Czy to jest w ogóle kuniec, czy jak to? Jest jakaś kratka, tam jest kluczyk do wsadzenia. Hello. Tu znowu są jakieś tego znajdźki. Kurde, trzeba to kończyć. Tam są jakieś drzwi zamknięte w ogóle. A tu nic nie ma. O! Same się otwierają, to dobrze. Ale weź to. Coś się nie otwiera. A to? Też się nie otwiera. A czemu? Są niektóre drzwi pozamykane i to mnie martwi, szczerze mówiąc. Czemu tak jest? Dobra, wsadź ten klucz, zobaczymy, co się stanie. A gdzie ten klucz się wsadzało? Za aniołka, jaka nutka w ogóle. Dobra, zobaczmy, co tu się wydarzy. Które drzwi się może otworzą, jak to zrobimy, czy jak? Aha, to się zrobiło. Ale drzwi się nie otworzyły, jakie? Ej, no mam wrażenie, że... A, tu się coś otworzyło. A to jest do zjechania. A może coś jeszcze się otworzyło? Nie, nie. Tu? Nie. Na pewno się jeszcze coś otworzyło. Dajcie spokój. A ta kratka to była zamknęła się, bo to za nami się zamknęło. Ej, no, było więcej tych drzwi. O co chodzi? O, tu coś jest. Hi, hi, hi. I będzie te 66, słuchajcie. Będzie te 66. Ale się trochę, powiem wam szczerze, wyprułam z tego MP5. No ale czasowo to wam powiem... Ostro. Mamy te 66. Mamy. Tu się zjeżdża, tu. Jeszcze to zapiszę gdzieś tam. O, tu na przykład. Jedziemy. Koniec. 66 i zakończamy Londyn. Czy jeszcze gdzieś się muszę... The Night Castle. Gdzie ja będę teraz? Ja pierdzielę, ja nadal gdzieś tutaj nie wierzę. Gdzie ja jestem? Dalej w Dungeons of Complex? Nie. Na dzisiaj, moi drodzy, my to kończymy. Ja wam serdecznie dziękuję. Słyszymy się w następnym odcinku. Pewnie to będzie krótkie i zaraz zakończamy już Anglię. Koniec, kropka, kończymy. Pa, pa.